Cześć, z tej strony Macio z Nebula Studio. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zmiksować gitary elektryczne, a zrobię to na przykładzie fragmentu mojego kursu Mix Master, który w tym momencie dostępny jest z 25% świąteczną zniżką. Tylko do tego piątku, do 23 grudnia, do północy jest aż stówka zniżki, także serdecznie zapraszam na kursynebula.pl. Nie przedłużam, enjoy! Po bębnach i basie przyszła pora na gitarki. Gitary mamy dwie. Słuchajmy sobie tych dwóch gitar właśnie. Mam coś wkurzającego w takiej wyższej średnicy. Takiej... Zobaczmy, czy to w sumie słychać w całości. Na razie bez wokali słuchamy. No, zalupujmy sobie jakiś fragmencik. Dobrze, dajmy sobie obie gitarki naraz i ja sobie zapodam, który by to equalizer. Spróbujemy z takim niwowskim bardziej. O. Jest takie też takie bzik, bzik, bardzo wysoko zawieszone, bzik, bzik, przepraszam za profesjonalną nomenklaturę. Natomiast skupcie się, włączę wam samą prawą gitarę, jest wysoko zawieszone takie, taki, no nie jest to taki przyjemny noise jak w metalu, tylko taki jakiś taki gruboziarnisty. O tu. Może zjedźmy z tym. Za mało tutaj mam bendów, żeby coś zrobić. Olewam ten plugin i damy sobie VMR-a. Przede wszystkim sobie zrobimy... Nie, kompresować może na razie nie będziemy. Natomiast damy sobie tego wariata. To jest też NIF, ale ma więcej gałeczek. Wyciemnimy troszeczkę. To jest super equalizer, żeby właśnie dodawać na nim średnicy szczególnie. Tego jest za dużo. 4 kilo. 3,5. Tu damy sobie w okolicach 900 Hz. Już jest lepiej. Taka mniej pusta ta gitara się zrobiła. I jeszcze zastanawiam się, czy 360 nie dodać. Minimalnie. Może za wysoko, może 220. Żeby się bardziej uzupełniło pasmo, które mamy wykrojone w gitarze basowej. No zobaczmy przed i po. Ale nadal bym precyzyjnie chyba wykroił tego świstaka. Oto. Nie, niżej. No i low pass. I high pass. Może przy 100. Bo tutaj ten dół za bardzo pracuje jednak, zobaczcie. Dobra, zobaczmy przed i po.
zobaczy w całości, bo tak na solo pracuję, a to są takie wstępne ruchy, które trzeba potwierdzić na solo. Na razie wyłączę drugą gitarę i zostawię tylko bas, bębny i tą gitarę. Lepiej, ale tutaj za duży ruch jest chyba. Jeszcze bym tutaj otworzył przy 1,5 kilo, 1,6. Takie średnicowe te gitary się zrobiły bardziej. Jeszcze raz przed. Taki bardziej pusty ten sound był. Można trochę uciszyć. Dobra, otwórzmy drugą. To jest praktycznie ten sam sound, więc skopiujmy sobie na razie ten equalizer. Aż tak bardzo mnie nie denerwuje ta górka. Bardziej to mnie denerwuje. O! Super. Zresetujmy sobie ustawienia equalizera. Default. Cyk. Ten cały czas jest taki... Chyba trzeba się pozbyć jednak. Dobra. No i zobaczmy, co tu można dodać. No. Dobra, posłuchajmy obu gitary przed i po. Obu gitary są trochę za głośne, wydaje mi się. Zobaczymy w całości. Generalnie te gitary wydaje mi się, że mogły być trochę skompresowane, bo ta dynamika jest zbyt duża i one są takie inconsistent. Tu jest fajny jest ogólnie nie LA2A, tylko LA3A. To jest super kompresor do gitar właśnie. No, możemy przekopiować śmiało na drugą gitę. No i posłuchajmy bez kompresorów i potem je włączę. Bardzo subtelna różnica. Jeszcze mi się wydaje, że ja na sumie mogę tutaj wszystkich gitar zapodać po prostu limiterek, ponieważ mi tutaj jednak trochę te gitary wyskakują, takie gong, 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 gong. Dajmy tak 15 milisekund release. Dwa decyberki to max, półtora.
całość posłuchajmy. No, poprawa jest. No chodzi o to, że jednak tutaj trochę brakło takiej precyzji w prawej ręce, jeżeli chodzi o gitarę, tak tam, ta, powinno być a jest za duży ten skok dynamiki. Zobaczmy, jak to na wave wygląda, może będę wam w stanie pokazać namacalnie, ale nie, tylko to jest za bardzo przesterowane, żeby to było widać tak naprawdę chyba. Ale jak na przesterowane gitary, to ten sygnał jest dosyć dynamiczny. Tak czy siak. Czasami jak są gitary sterowane, to jest po prostu taka równa parówa i bardzo rzadko się tak naprawdę takie mocno przesterowane gitary kompresuje jeszcze dodatkowo. Trochę chyba za bardzo są jednak nosowe, takie mam wrażenie. Troszeczkę wyżej też. Troszeczkę podwyższyłem tutaj to pasmo. Teraz 1,5. Trochę otworzyłem ten sound. Zresztą takie kurde specyficzne, słuchaj, coś takie w przykostkowaniu. Nie wiem, czy to nie trzeba jakimś multiband kompresorem sobie zwalczyć, żeby nie było tego tej kurde artykulacji na prawej ręce słychać. Sprawdźmy, czy coś się da zrobić. Nie wiem, czy to nie jest to. Sprawdźmy, jak jest z taką kompresją tutaj w okolicach 2300. Cały czas cia, 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 cia. I dzięki temu można się tego pozbyć mocniej. Okej. Okay. No, to pomaga. Jakby rytm, który jest... Cza, 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 cza. I zobacz, jak wyłączam ten kompresor pasmowy. Cza, 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 cza. Cały czas to słychać. Stawię to, zobaczmy to na obu gitarach, wrzućmy. I zobaczmy, czy sytuacja poprawi. Przed i po. Nie da się to pozbyć całkowicie, ponieważ nie chcę wykastrować tych gitar z soundu, ale wydaje mi się, że jest dużo lepiej. Dobrze, posłuchajmy sobie całości z gitarami żywymi przed miksem i po miksie. No,
Dobrze, na ten moment zostawiamy gitary żywe. Przechodzimy teraz do tych nagranych bezpośrednio w linie, w D-Boxa. Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście. Pamiętajcie, że to był fragment kursu, który dostępny jest na kursynebula.pl. Serdecznie zapraszam Was do skorzystania. Pierwsi klienci wracają już z feedbackiem i są bardzo zadowoleni, co mnie cieszy. No i to tyle na dzisiaj z mojej strony. To była czysta przyjemność, jak zwykle. Zresztą widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa!